Bartłomiej Eisenhardt wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Bartku, wyprawa do Tychów przed nami. Powiedz, jak poradzić sobie z drużyną, która na własnym terenie czuje się całkiem nieźle. 8 zwycięstw, 1 remis, 4 porażki. To ich dotychczasowy bilans gier. No tak, faktycznie Tychy są wysoko w tabeli, bo mają 45 punktów, ale my jedziemy tam z myślą wygrania tego spotkania. Jesteśmy w stanie to zrobić, tym bardziej, że my jako Resowia lubimy tam też grać mecze, także jedziemy tam zdobyć 3 punkty. Wyczuwalna jest spora pewność siebie w szeregach rywali, ale wiemy, że takie podejście czasami w tej lidze bywa zgubne. No dokładnie. My też jestem zdania, że musimy zapunktować prędzej czy później, żeby złapać naszą serię zwycięstw bądź jakichkolwiek punktów, więc mam nadzieję, że to nadejdzie już w sobotę. W sytuacji, w jakiej się znajdujemy, na pewno ta pazerność na piłkę, wola walki, zacięcie, agresja nawet bym powiedział, to wszystko musi nam towarzyszyć i myślę, że chyba z tą kwestią nikt w szatni nie polemizuje. No dokładnie, wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji i no, margines błędu mamy już tak naprawdę z kolejki na kolejkę coraz mniejszy, więc na pewno woli walki czy zaangażowania u nas nie braknie. Resowia przyzwyczaiła nas do takich spotkań, gdzie w pojedynkach z tym topem ligowym wygrywaliśmy. Czy czujesz, że podobny temat może wydarzyć się już w sobotę? Mówię, pracowaliśmy bardzo dobrze w tym tygodniu i jest takie powiedzenie, że jak trenujesz, tak później wyglądasz w meczu, więc mam nadzieję, że przełożymy to w sobotę na spotkanie i zdobędziemy 3 punkty. Presja wyniku na pewno w szatni jest spora. 4 ligowe punkty do tej bezpiecznej strefy, ale my w dalszym ciągu walczymy, w dalszym ciągu wierzymy w to, że ta misja po prostu musi się udać. No tak, tak jak powiedziałeś, mówię, margines błędu jest u nas już z kolejki na kolejkę coraz mniejszy, także my jako zawodnicy i tak jak sztab dążymy do tego, żeby w końcu przełamać tą złą passę bez nawet zdobyczy jakiegokolwiek punktu. Dlatego mam nadzieję, że to przełoży się już w sobotę, bo bardzo dobrze trenowaliśmy w tym tygodniu i jesteśmy dobrze przygotowani do tego spotkania. No i na koniec trzeba dodać, że w takich warunkach niejednokrotnie tworzą się bohaterowie w drużynach, bo wiadomo, jeśli trzeba gdzieś ten wózek pociągnąć pod stromą górę, no to wówczas należy z jeszcze większym uznaniem podchodzić do takich piłkarzy. Tak, to prawda, ale ważny w tym meczu będzie zespół i nie tylko zresztą w tym meczu, ale również we wszystkich meczach już do końca sezonu, bo walczymy wszyscy i nikt nie jest w stanie jednak rozstrzygnąć tego meczu czy pozostałych 6 na swoją korzyść samodzielnie. Także my jesteśmy zespołem i mam nadzieję, że każdy za każdego będzie szedł w ogień już do końca. Tyle Bartłomiej Eisenhardt przed wyjazdowym pojedynkiem z GKS-em Tychy. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.